Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 252 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, lecimy z nowym odcinkiem. Na sam początek biegniemy w stronę kręgu teleportacyjnego, żeby przenieść się do miasta. Musimy złożyć Lorenzo raport, więc zróbmy to jak najszybciej. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że jest tutaj dosyć ciemno. Co to za ciało tutaj leży? Nie ma czego plądrować. Ach, ten wściekły rybak. Moglibyśmy w sumie skorzystać z łóżka tutaj. Chyba nie byłoby to wcale jakieś głupie. Tylko widzę... Okej, jest akurat jedno wolne. Także prześpijmy się do rana, żeby nie biegać po ciemku. Zgasimy pochodnie. I biegniemy prosto do kręgu teleportacyjnego. Jeszcze poza odcinkiem muszę sobie troszeczkę przygotować jakieś posiłki na kuchence gazowej. Gazowej, no tak, gazowy, mamy palniki. Gazowe. Zdaję, że wtedy na gazowych się pracowało. Nieważne, po prostu na zwykłej kuchence musimy zrobić coś do jedzenia. Kurde, ja to jednak w szczegóły się lubię bardzo wcinać. No dobrze. No to co? Tędy i lecimy. Lecimy, bo czas goni. Przydałoby się jak najwięcej zrobić oczywiście dzisiaj. Tak jak w każdym kolejnym odcinku, tak i też dzisiaj. Aż grę zlagowało, bo się zmieniła nam muzyka. Wybieramy lokalizację do kapliczki Adanosa. Nie, do Inosa się przeteleportujemy, ponieważ będzie stąd szybciej. I czy ja wyszłam po dobrej stronie? No chyba tak. Niech będzie, że przejdziemy sobie tędy i zobaczymy, co uda nam się tutaj załatwić. Dobrze chyba biegnę, mam nadzieję. Tak, widzę już gońca Araxos, więc to oznacza, że jesteśmy w dobrym miejscu. W takim razie spróbujmy złożyć raport. Miejmy nadzieję, że Karamonowi nic się tam nie stanie. No, moim zdaniem głupie to było, żeby go tam zostawiać. Lepiej było samemu. Razem z nim się tam udać, wyważyć drzwi i po prostu coś tam ogarnąć. Czy ja tutaj mogę coś pokombinować? Chyba nic jakiegoś wielkiego. Nie mogę już niestety niczego sprzedać, ani kupić, ani nikogo okraść, więc chodźmy po prostu na górę. No i trafiłam do Rudiego zamiast do Lorenzo. Brawo ja. Witam Ej, cię. Ty. Jeszcze nie doszły do mnie wieści odnośnie waszej aktywności w porcie. A to może znaczyć dwie rzeczy. Albo się obijałeś, albo naprawdę wziąłeś sobie do serca moje słowa. To jak? Udało ci się cokolwiek ustalić z Karamonem? Znaleźliśmy magazyn przemytników w mieście. Niech zgadnę, te szczury ukrywały coś w slumsach. Tak. Ich magazyn znajdował się przy wejściu od strony doków. Jak ma się rozumieć, wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie będą nam przeszkadzać w konfiskacie pozostawionych tam towarów. Zgodnie z rozkazami. Wyśmienicie, natychmiast tam kogoś wyślę. Udało mi się przekonać jednego z przemytników do przejścia na naszą stronę. Pozwoliłeś któremuś z nich przeżyć? Czyżbyś już zapomniał, jakie były rozkazy? Właściwie, gdy się nad tym zastanowię, twoja niesubordynacja może okazać się bardzo pozytywna w skutkach. Kto wie, co uda nam się z niego wyciągnąć. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jeszcze będzie z ciebie ważna szycha w gildii. W przeciwieństwie do większości najemników masz więcej rozumu niż mięśni. Masz świadomość, że czasami, żeby wykonać zadanie dobrze, trzeba je wykonać niezgodnie z początkowymi założeniami. Widzisz, w gildii potrafimy docenić niestandardowe rozwiązania i improwizacje. Czego z pewnością nie można powiedzieć o staroświeckim Roderichu i jego straży. Odkryliśmy kryjówkę przemytników przy nowym wybrzeżu. Mogłem się domyślić, że mają jakąś bazę przeszutową w pobliżu. Wszystkie duże statki zostały zarekwirowane, więc pewnie po prostu robią wiele kursów małymi łodziami. Ustaliliście coś więcej na temat tej kryjówki?
Póki co nie. Karamon został na warcie i przygląda się temu miejscu. Dobrze. Skieruję tam jednego z moich łowców, by go zastąpił. Czy to już wszystkie informacje, jakie udało ci się pozyskać? Tak. Podsumujmy. Udało wam się jedynie rozbić niewielką grupkę przemytników pracującą w samym mieście, jednocześnie alarmując pozostałych, którzy mogą być rozsiani po całej wyspie. Jednocześnie przemytnicy dalej posiadają własną bazę wypadową w pobliżu miasta, a póki nie wiemy o reszcie ich organizacji, to nie możemy sobie pozwolić na atak. Mógłbym tutaj ponarzekać, że nie udało wam się pozbyć ich wszystkich, ale jestem realistą. Wysyłając was na poszukiwania, nie liczyłem na wiele więcej niż jakiś niewielki trop czy poszlakę. Dobra robota, Mark. To właśnie takimi małymi sukcesami wygrywa się wojny i dochodzi się do fortuny. Oto twoja nagroda. Dziękuję bardzo. Podczas śledztwa słyszałem o facecie zajmującym się znikaniem ludzi. Podobno zna go niejaki Willem. Niestety niewiele mogę ci pomóc w tej kwestii. Nie słyszałem nic o żadnym mężczyźnie od znikania ludzi. Nie miałem przyjemności widzieć się z Willemem od dłuższego czasu, ale z tego co mi wiadomo, pracuje aktualnie na farmie Bermara. Może od niego uda ci się dowiedzieć czegoś więcej. No, spróbujemy. Wspominałeś coś o łowcach, którzy pomogą w poszukiwaniach mojego brata. Pamiętam o tej obietnicy. Mógłbyś wypełnić dla mnie ten kwestionariusz? Są tam podstawowe informacje o poszukiwanej osobie, takie jak wiek, wzrost i wygląd. Bez tego równie dobrze moglibyśmy stanąć na murach i po prostu go wołać. Doskonale. Przekażę go Garrosowi i jego chłopcom. Dobrze, to świetnie. No i co? Pojawia się i znika. Dobrze, to jest w takim razie nasze zadanie na teraz. No niech będzie. Mamy 10 punktów nauki. Niewiele z nimi zrobię, ponieważ zbieramy na alchemię. Zbieramy na alchemię i tak chyba na razie pozostanie, bo fajnie by było robić miksturki siły. Dobrze. Tutaj już chyba nie mamy niczego do zrobienia. To co, może weźmiemy gońca i od razu pójdziemy do Willema. Może on nam coś powie. Pomogliśmy mu ostatnio, parę odcinków temu, więc raczej powinien z nami chcieć współpracować. Zabierz. Na farmę Bermara się wybierzemy. Ale rzeczywiście. I zobaczymy, co Willem ma do powiedzenia. Fajnie, że już tutaj właśnie ostatnio przyszłam. Willem powinien być gdzieś tutaj, dokładnie. Witam cię serdecznie, Willem. Sprawdźmy, czego możemy się tutaj dowiedzieć. Miejmy nadzieję, że dobędą jakieś wartościowe informacje. Potrzebuję twojej pomocy, przysyła mnie Pablo. Nie wiem, co ten chłopak ci naopowiadał, ale jedno jest pewne. Gdzie jest Pablo, tam są kłopoty. Skoro już mowa o kłopotach, to jak tylko dorwę tego drania Choda, to dopiero będzie tutaj awantura. Parszywa gnida miała pójść narąbać drewna, ale pewnie sam narąbał się grogiem. Bo co innego może robić stary marynarz puszczony w samopas? Słuchaj, zrobimy tak. Znajdziesz Choda, ja będę mógł pójść na przerwę i wtedy spokojnie porozmawiamy o twojej sprawie z Pablo. Okej. Gdzie szukać tego Choda? Miał pójść do lasu za farmą. Wystarczy, że skierujesz się na zachód i powinieneś na niego trafić. Rozpoznasz go po jasnej brodzie i wąsach. No i oczywiście po zapachu grogu. Tylko uważaj, żeby nie zabłądzić zbytnio na północ. W tamtych lasach czają się straszliwie niebezpieczne bestie. A no wiemy już o tym, już tam byliśmy. Nie będę ci zawracał... Dobra, na zachód, tak? Północ, południe, wschód, zachód. Moment. Wiecie, to sprawdzasz dziennik, bo... Wydaje mi się, że tam byliśmy, ale on tak dziwnie dopowiedział. Willem kazał mi odszukać jego zamiennika Choda. Gdy już to zrobię, będziemy mogli porozmawiać o tym, co przekazał mi Fabio. Co przekazał mi Pablo. Chod miał się udać do lasu za farmą. No to tutaj jest farma i oczywiście las jest tutaj. A to kto? Przepraszam, pan farmer? Tak. Wiecie co, może wyciągniemy kuszę. Łatwiej będzie chłopa namierzyć, coś czuję. Serio? Poszedł do lasu, gdzie miało być tak niby niebezpiecznie?
pojawia się i znika. Czy to jest grog, którego szukam? No to wygląda. Znalazłem puste butelki z grogiem. Chod musiał tędy przechodzić. No, to raczej tak. Natomiast obawiam się, że on raczej tego nie przeżył. Tak raczej na pewno. To są ścierwojady na dole. Jakim cudem? Chyba się musiały zrespić, bo już tutaj przecież biegałam po tym lesie. Niczego tutaj takiego nie było już. No niech będzie, że pójdziemy na te ścierwojady. Chyba go nie zadziałały, no nie? Chociaż... cholera wie. Oczywiście mamy ze ścierwojadów co nieco dla siebie. Gdzie chłop mój mógł pójść? Gorzej jak szedł gdzieś w tę stronę, nie? To był ten wąż. Dobra, moment. Wiecie co? Przede wszystkim powinniśmy orientacyjnie spojrzeć właśnie na te butelki. Butelki są w tym oto miejscu. Musiał tędy przechodzić. On miał tutaj chyba narąbać drewna, tak? No miał iść do lasu tutaj. No nie pozostaje nam nic innego, tylko chłopa po prostu spróbować tutaj no znaleźć. Miejmy nadzieję, że go nic nie zagryzło gdzieś tutaj i w krzakach nagle nie znajdę jego zwłok. Więc pytanie, czy ja go znajdę jako tak fizycznie, czy nic z tego. Och, te kraby. Dużo tych krabów tutaj. Chociaż z drugiej strony... te kraby to w sumie błahostka aktualnie. Widziałam, że całkiem niezłe obrażenia im teraz zadajemy. Więc w sumie chyba nie ma tragedii. Można by było spróbować się z nimi poklepać. No. Już lepiej jest. No, chociaż on też mnie, jak widzicie, bije. Dosyć solidnie. No. Chociaż dobra taktyka to jest po prostu, wiecie, szarże robić na niego. No. Trochę expa się przyda. Już tak nie biją. No nie wiem, gościa tutaj nie ma, nie? Liczyłam, że go tutaj na przykład znajdę. Ale wygląda, że niekoniecznie. Jakbyśmy go tak wypchnęli do wody. Dobra. No. Tam jest jeszcze jeden krab. Wydaje mi się, że te kraby raczej nic wspólnego ze zniknięciem Choda nie mają. Ale może i warto tego czegoś poszukać. No dobra. Kolejny krabik z głowy. Został nam ostatni. I myślę, że pójdziemy w stronę tych wargów tam poszukać. Wydaje mi się, że raczej znajdziemy gościa ciało prędzej niż jego samego. No proszę, widzę, że nie chcesz się do ściany przytulić. Dobrze, że już nie są takim problemem te krabska wredne. Zresztą dosyć solidnie mnie oklepuje. Trzeba mu przyznać, aż mi grę laguje, nie? No.
Dobra, myślę, że się czymś warto będzie wyleczyć. Mikstura odnowy życia. Wiecie co, wypijmy sobie taki większy potek, niech będzie. Mamy już całkiem dużo życia, więc można w sumie z tych mikstur zacząć korzystać. No to co, chyba wyciągamy kuszę i będziemy szukać dalej, nie? Wątpię, że znajdę gościa jako takiego. Wydaje mi się, że znajdziemy bardziej ciało niż jego. Gorzej jak go te zeżarły właśnie wargi albo cieniostwór. Jakby się przyjdzie zmierzyć z cieniostworem albo z wargami, to mi się odechce życia. Okej, tutaj ubiłam sobie tego kraba. No nie widzę, żeby ten cieniostwór miał coś wspólnego. Ale w ogóle po cholerę on grog zostawił. Trochę to dziwne. Wiecie co? Przejdziemy się tutaj, w stronę jeszcze raz tej wieży. Tam na dole chyba nie było wargów, ale wolę tam nie schodzić. Jeszcze raz, może typ tutaj jest jakimś cudem? No, niestety nie. Tam na dole są dziki. No i wargi. Wiecie co, może zejdziemy sobie po tej stronie? I poszukamy. Witam. Sporo dzików. Okej. Myślę, co ten dzik robi. Ten dzik chyba dostał jakieś problemów ze sobą. No dobra, nie mieszam się. Tam już są wargi. Więc lepiej tam nie podłazić. Dobra, bo już się chyba na mnie piekli. Mam nadzieję, że nie. Widzę, że ten cieniostwór aż wstał z wrażenia. Co z tym dzikiem? A, ten dzik oszalał, jest na dole. Stary, co ty robisz? Chodź tu. No. Co temu dzikowi odwaliło? No dobra, no kurde, sprawdziliśmy tutaj już teren. Zostały tylko te wargi, cieniostwór. Nie jest dobrze. I tam szkielety, a ja gościa w ogóle nie widzę nigdzie. Żadnych śladów. Za bardzo. Tutaj były te ścierwojady. Tutaj też niczego nie znalazłam. Może bardziej gdzieś w tę stronę poszedł. Dobrze, że wyczyściłam ten las ostatnio w sumie. Miejmy nadzieję, że nie polazł na górę, tam w stronę ruin Ward, albo to... Okej, zombie. Dobra, podejdziemy na plażę. Oho. Chyba go jednak pożarło to gówno. Cholerne.
Czy ja dam sobie radę z takim dziadostwem? Bardzo wątpię. O, paskudo. Ojej. O, przepraszam. Od kiedy ty... Możesz pluć, kiedy ja cię biję. No. Oh, fuck my life. Ej, ale ja w ogóle muszę sprawdzić, czy to jest ten gość, bo jeżeli to nie jest on, to ja nawet nie będę się tutaj biła, nie? Gorzej, jeżeli to jest on. Bo ja tej paskudzie nic nie robię. Chciałam uniknąć zmiany broni. Ale chyba... Chyba jednak by się przydało zmienić broń. Na jakąś lepszą. Gorzej, że to będzie problem. Albo lewo-prawo by się przydało umieć robić. Myślicie, że ten wąż wejdzie ze mną do wody? Wejdziesz ze mną do wody? Chodź, popływamy sobie. Chodź, popływamy. Oh my god. To tak wchodzi do wody? Oh Jesus Christ. O matko, ale zaraz będę deadła, nie? Zwłoki, szybko! Przemoczony dziennik, zbieraj to! O Boże. Ale ja już widzę, że to nie jest ten gościu. A ja tu zlazłam. O paskudo, Holendę. Nieważne. Mam nadzieję, że coś tu do mnie nie wlizie na górę, bo... Chyba bym umarła. O Boże. Dobra. Znalazłam jakiś przemoczony dziennik. Ej, no nie mówcie mi, że chłop polas tutaj. Jeżeli tak, to chyba użycie jest niemiłe jakoś. A ja oczywiście znowu marnuję odcinek na jakieś badziewia, bo nie wiem, gdzie ty polasł sobie. Ale ja tu... Słyszę szkielety, nie? Co to za golem jest? Przeklęty golem. Coś mi tam szeleści. No bo to jest ten przeklęty las, no nie? Chyba tak. Ale jakiś szkieletąg. Gdzie ten gościu poszedł, jak myślicie? Wiecie co? Ja chyba muszę znowu zajrzeć do solucji. Jak się to zadanie nazywa? Pojawia się i znika. No, Holender, czy ja mogę cokolwiek bez tej solucji robić w tej grze? Powinnam się cieszyć, że jest w ogóle. No, ale to jest dziwne. Nie mogę typa znaleźć w ogóle. No, według poradnika to powinno być tam, gdzie te ścierwojady, a przecież tam niczego ani nikogo nie było. Widzieliście tam cokolwiek? Przecież ja tam byłam. No i co? Aha, leżą zwłoki. I chyba nie mam IQ. O cholera, no to cię znalazłem. O Boże, naprawdę on był pod moim nosem, a ja zaczęłam tutaj biegać i świrować. Dobra, ale znalazłam ten przemoczony dziennik koło tego węża błotnego. Może wypadałoby go sprawdzić, nie? Tak to chyba się nazywało, przemoczony dziennik. To była jakaś taka też zielona chyba oprawa. Nie, fioletowa. Wpis pierwszy. Wypłynęliśmy z portu z opóźnieniem. Mówią, że wiatr nie jest wystarczająco silny. Mój kolega z oddziału, Detlef, słyszał, że dowodzący flotą admirał Anskar musiał... kilku buntowników. Przydzielono mnie jako marynarza dumy Myrtany. Prawdę mówiąc, statek z opowieści wydawał mi się o wiele większy. Gdy wypływamy, kilku ludzi pospiesznie kończy prace renowacyjne tylnego masztu. Mam nadzieję, że lekkim kołysaniu nie złamie się jak patyk. Pewnie było, że przy lekkim kołysaniu. Wpis drugi. Minęło 3 dni, odkąd wyruszyliśmy z Vanguardu, a dopiero dzisiaj mieliśmy pierwszy apel porucznika Mario. Typowa gadka. Nie znam faceta, ktoś tam z tłumu bąknął, że ponoć posłużył się czymś w bitwie o Warant. Może i tak było, ale co dowódca armii lądowej może wiedzieć o walce na morzu? Admiralci do reszty się w dupach poprzewracało.
Wpis trzeci. Wczoraj straciliśmy dwie z naszych fregat. Podobno rozbiły się o skałę niedaleko Korinis. Porucznik twierdzi, że to przez tę cholerną mgłę, która się ni stąd, ni zowąd, ale ludzie mówią głośno o błędzie admirała i o orkach. Gdzieś tam na wschodzie są te zielone bydlaki, a my mamy w kleszcze. Niech nam tylko wychylą gęby z tego mleka, a przywitamy ich po myrtańsku, czyli ogniem dział. No dobra, ciekawie. Naprawdę fajnie, że byłam obok typa, a zaczęłam biegać po całym lesie. Dobra, nieważne. Przynajmniej zabiłam trochę dzików i znalazłam ten dziennik. Trochę darmowego expa, no nie? Więc w sumie nie ma co marudzić. Jesteśmy coraz bliżej tego, żeby nauczyć się alchemii na poziomie doświadczonym. Podejrzewam, że mistrzostwo to będzie ze 30 punktów kosztować. Nauki. No nie wiem. Willem raczej nie będzie zadowolony z naszego znaleziska, no ale to nie nasza wina, że typ nie żyje. Że go zadziobało po prostu. No dobrze, rozwiążmy to. Sprawdźmy, co i owo się święci, a Willem to gdzie jest? Kaj, żeś poszedł? No tu jesteś. Hej, ty! Przychodzę w sprawie Hoda. Mam złe wieści. Niech zgadnę. Schlał się tak bardzo, że nie kontaktuje? Gorzej. Facet nie żyje. Co takiego? W wąwozie niedaleko leśnej drogi znalazłem jego ciało. Musiało tam trochę leżeć, bo zdążyło zebrać się wokół niego całe stado ścierwojadów. Cholera. To mnie załatwił. Teraz będę musiał harować za dwóch! Nie sądziłem, że te ptaszyska dadzą mu radę, ale pewnie Grok zrobił swoje. Rany na jego ciele były bardzo głębokie. Wątpię, żeby za jego śmiercią stały byle ścierwojady. Coś sugerujesz? Niczego nie sugeruję. Po prostu mówię, co widziałem. To pewnie się przywidziałeś. Nawet nie masz pojęcia, do czego te ptaszyska są zdolne. Możemy teraz porozmawiać o tej sprawie z Pablo? Nie powiem, żeby mi się zbytnio chciało, ale obietnica to obietnica. Słyszałem historię o osobie zajmującej się znikaniem ludzi. Podobno jakiś czas temu siedzieliście razem w karczmie, razem z Pablo i Finbarem. Znikanie ludzi. A jeśli mogę wiedzieć, to czemu o to pytasz? Możliwe, że przewoził porywacza mojego brata. Wchodzisz na niebezpieczny grunt, chłopcze. O ile Janik jest w porządku, to ludzie, z którymi pracuję, to w większości straszne szumowiny. Pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Facet, którego szukasz, to Janik. Zazwyczaj można go spotkać w ustroniu żeglarza. Najłatwiej tam dotrzeć, kierując się na północ od spalonego młyna. Jeśli potrzebujesz zaszyć się w cieniu lub po prostu ulotnić, to jest idealną osobą. Potrafi dostarczyć ludzi w najmniej uczęszczane zakamarki wyspy. Stąd te teksty o znikaniu ludzi. Wiesz coś o tym wielkim facecie, z którym Janik wyruszył? Pierwszy raz go na oczy widziałem. Jeśli mam być szczery, to mam nadzieję, że ostatni. Wygląda, jakby mógł przeciąć człowieka na pół. Dzięki za pomoc. Ruszam kontynuować poszukiwania. Gdy będziesz już rozmawiał z Janikiem, to nie wspominaj mu, że to ja cię przysłałem. Powiedz, żeby zabrał cię tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. To coś w rodzaju hasła, z którego korzystają jego klienci. Niezwykle ceni sobie skrytość i wolałbym, żeby nie wiedział, że to ja ci o tym wszystkim powiedziałem. No i jeszcze jedno. Radzę ci być bardzo ostrożny. Sprawy, w które zaczynasz się mieszać, są naprawdę niebezpieczne. No dobrze. Nie będę ci zawracał. Dziękuję bardzo w takim razie za informację. To co? Hej. Wiecie co? Bo mi się wydaje, jak my stoimy z tymi punktami. No nie cholery na razie nie zdobędę tego. Dobra, zabierz mnie do... Może byśmy to zadanie z tymi pięściami zakończyli. A z drugiej strony po cholerę. Od razu do Ustronia, jakby się dało. No, widzę, że się nie da. To może do miasta Archolos i... pod gildię.
pod gildię, bo pójdziemy po prostu się prawdopodobnie przespać teraz, gdzieś tutaj, w najbliższym łóżku. W sumie tutaj... O, Holender, mogę się nie blokować. Dziękuję. Tutaj się możemy przejść, żeby przespać. I kimniemy się do rana. I... pójdziemy do kręgu teleportacyjnego. Czyli najlepiej... Okej, węzel był niewidzialny przez chwilę. Czego tam szukałeś? Niczego, spałam z węzelem. Nie mogę? Dobra, nieważne. Do kaplicy właśnie tutaj pójdziemy i przeteleportujemy się do ustronia żeglarza. Tak jakby brakowało mi zmartwień. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wybierz lokalizację, ustronie żeglarza. My już rozmawialiśmy kiedyś z Janikiem, z tego co ja pamiętam. Więc w sumie już go znamy, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy mieliśmy okazję mu w czymś pomagać, czy nie. Mam nadzieję, że oni już nie śpią. To są rybacy, więc raczej już nie powinni spać. Osadniczka, jak najbardziej, wszystko okej. Tutaj jest chyba Janik. Mówię ci, podpieprzył komuś łódkę, wziął skrzynię pod pachę i tyle go widzieli. Na szczęście została jeszcze jedna. To bez znaczenia. Mamy teraz dużo większy problem i to sam wiesz jaki. Trzeba się ich jakoś pozbyć. Masz jakiś pomysł? Coś wymyślę. Na razie nie rzucaj się w oczy. Czekaj, ktoś idzie. Zajmę się tym. Chwila. Zabierz mnie. Dobra, na razie nie chcę. W sumie coś. Kogo chcecie się pozbyć? Pozbyć? Skąd ci to przyszło do głowy? Radzę ci dobrze przetkać uszy, bo coś ci się musiało przesłyszeć. Słyszałem, że prowadzisz tu pewne interesy. Czy to prawda? Interesy? Nie prowadzę żadnych interesów, ale zarabiam na życie jak każdy uczciwy obywatel. A jeśli chcesz wiedzieć, co dokładnie robię, to segreguję skrzynię i naprawiam sieci. Czasem też przepłynę się łódką tu i tam. Pływasz łódką? Tak jak każdy rybak, mam swoją łódź. Nie wiem, co w tym dziwnego. Chcę, żebyś mnie gdzieś zabrał. Gdzie niby miałbym cię zabrać? O kurde, zapomniałam, jak to szło. Zabierz mnie tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. Gdzie wody głębokie, a ryby grube chyba było. Zabierz mnie tam, gdzie wody głębokie, a ryby grube. Wierz mi. Raczej nie chciałbyś pływać po takich miejscach. A teraz idź stąd. Miałem na myśli, żebyś zabrał mnie tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. Zabierz mnie tam, gdzie wody płytkie, a ryby grube. Trzeba było tak od razu. Twój wygląd trochę mnie zmylił. Nie wyglądasz mi na takiego, co by chciał tam płynąć. Zresztą w tym momencie i tak nigdzie nie ruszymy. Okej, czemu? Dlaczego? Jakby ci to powiedzieć, nie lubię tłoku. Pozbądź się stąd mundurowych, to pogadamy o interesach. Okej, mundurowych, tak? O kim ty mówisz w ogóle? Zachary. No, w ogóle trudna kradzież. W sumie nie byłam tutaj dawno, więc możemy troszeczkę pookradać ludzi. Janik mówił, że macie problem ze strażnikami. Co takiego jeszcze mówił? To, że chcecie się ich pozbyć. Mów ciszej, do cholery. Są tuż za rogiem. Chcesz, żeby nas usłyszeli? Słuchaj, to, że tu są, nikomu nie pomaga, tylko przeszkadza. Zwłaszcza pracownikom. Sukinsyny wszędzie tylko węszą i zaglądają. Mhm. A mają ku temu jakiś powód? Pewnie taki jak zwykle. Propaganda bezpieczeństwa i państwa opiekuńczego musi się kręcić. Posiedzą, trochę ponarzekają i w końcu pójdą. Na tych dupków nie ma innej rady. Trzeba ich po prostu przeczekać. No dobra, w ogóle jak na razie to ja ich nawet nie widziałam.
Ach, tutaj są. Nie mam teraz. Co tu robicie? Nie mam obowiązku mówić ci, co tu robię. Okej. Hej. No i czego się tak gapi? Strażnika na oczy nie widział. Dobra, co mówi dziennik? Janik nigdzie za mną nie wyruszy, dopóki nie pozbędę się strażników prowadzących śledztwo na plaży. Strażnicy nie zwracają uwagi na cywili. Będę musiał porozmawiać z nimi w pancerzu Araxos. No to się przebiorę na ich oczach, bo dlaczego by nie? No i czego się... Co tu robicie? O to samo mógłbym zapytać najemnika Araxos. Jestem na pewnej tajnej misji. Wybacz, ale brzmiałeś tak poważnie, że prawie ci uwierzyłem. Możesz tu sobie łazić, ale ostrzegam cię, nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Skoro już tu jestem, mogę wam się na coś przydać. Co trzy głowy, to nie dwie. Fakt. Możesz nam pomóc. Jako członek gildii z pewnością na co dzień obracasz się w szemranym towarzystwie. Otrzymaliśmy raporty wskazujące na to, że w okolicy ktoś rozprowadza bagienne ziele. Sęk w tym, że ci rybacy nie są zbyt gadatliwi, a ja nie chcę uciekać się do przemocy. Jeśli uda ci się wpaść na trop tego zielonego cholerstwa, koniecznie mi o tym powiedz, a dostaniesz nagrodę. Mhm. W lesie, w pobliżu farmy Bermara, znalazłem ciało jednego z pracowników. Pomyślałem, że zainteresuje was ta informacja. Ciało? Skoro znalazłeś je w lesie, to pewnie jakieś wilki dopadły tego nieszczęśnika. Takie rzeczy się zdarzają. Rany były głębokie i regularne, a ułożenie ciała wskazywało na to, że facet uciekał przed czymś lub przed kimś. Coś sugerujesz? Po prostu wątpię, żeby zagryzły go zwierzęta. Morderstwa to broszka Oktawa. My dostaliśmy inne rozkazy i to prosto od Rodericha. A co do twojej opowieści, to myślę, że poniosła cię wyobraźnia. Mhm. Mam sprowokować, tak? No dobra, spróbujmy. W takim razie... Nie wyglądasz mi na kogoś, kto by zrozumiał delikatną aluzję, że macie się stąd wynieść. Mam więc coś, co nawet taki idiota jak ty powinien zrozumieć. Zwykły śmieć z Araxos próbuje mi grozić. Już ja ci pokażę. No. Mogę trafić któregokolwiek? Dobra. No. W sumie ten Randall jest gorszy. Ma chyba większego kryta. Dobra, jest szansa, że to wygramy. Chociaż no wiecie, na dwa baty się bić. No, chciałabym to wygrać chyba. Cholera jasna. Trzeba się bardziej bronić, a nie wiecie. Tak jak ja często lubię szarżować. No ale dobrze, no spróbujemy, dlaczego by nie. Nie wiem, czy dobrym powodem jest sprowokowanie ich, no ale... Możemy spróbować. Jeżeli to ma sprawić, żeby sobie stąd poszli, no to w sumie można by było spróbować. To wiecie co? Spotkamy się, jak ja już ich wyklepę. Wyglądasz na...
Okej, moi drodzy, wiecie co? Pomyślałam sobie, że dobrze by było poszukać innego sposobu, a nie po prostu ich klepać. Nie wiem, spróbujmy coś tutaj poradzić. Tu jest na przykład Karin. Widzę, że mogę ją również okraść. Nie miała przy sobie nic wielkiego. Zachary. Hej. Muszę no, już lecieć. Widzę, że z tobą nic nie poradzę tutaj. Roy. Hej, może ty masz jakiś pomysł? Może strażnicy rozglądają się za pewną skrzynią z bagiennym zielem? Nie wiem, o czym mówisz. Skończ te gierki, dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie ją trzymacie? A dajże mi spokój. Jeśli szukają tej skrzyni, to zwyczajnie dam im to, czego chcą i będziecie mieć ich z głowy. Jesteś cholernie głupi, jeśli myślisz, że w ten sposób sprawisz, że sobie pójdą. To strażnicy miejscy. Pamiętasz? Oni tak łatwo nie odpuszczają. Tylko zachęcisz tych dupków, żeby zrobili tutaj obławę. A wtedy już nigdy się ich nie pozbędziemy. Hej, ty. Okej. Czyli rozumiem, że ty już mi nic nie poradzisz tutaj. To może jeszcze Zachary mi coś powie. Ty. O. Gdzie jest chata Roya? Dosłownie naprzeciwko mojej. Zaraz przy ognisku. Ale jeśli chcesz z nim porozmawiać, to lepiej szukaj go na plaży przy sieciach. Spoko. My wiemy oczywiście, gdzie jest Roy, ale... Okej, możemy sobie rybki wziąć. No. No dobrze. Przy łóżku niczego nie ma? Wygląda na to, że nie. Natomiast tu jest jeszcze kufer. Spróbujmy go otworzyć. Nie jest to zbyt konwencjonalne, no ale... Okej, mamy jakieś ryby. Jakieś przepisy. Ostrygi z zębatym zielem i perłę. Okej, czyli on widzę, że tutaj nie ma niczego podejrzanego w swojej chacie. Może tutaj z tyłu gdzieś coś jest. Okej, a może jeszcze coś z panem strażnikiem? Nie, nie będziemy go prowokować. Tu jest jeszcze ten jeden gościu w środku. Możemy jeszcze z nim coś spróbować tutaj załatwić. Jeżeli nie on, no to nie wiem w sumie, kto nam jeszcze został. Cześć, Balni. Okej, widzę, że z Balniem nic nie ogarnę. Dobra, a coś mi mówi dziennik? Plaża nie jest na tyle duża, by musiał płacić za informację o położeniu skrzyni. Z jej otwarciem mogę mieć większy problem, ale kto wie, może w chacie Roya znajdę coś pomocnego. No ja w chacie Roya nic nie znalazłam. Nawet w kufrze. No bo to było na pewno to. Mówił, że naprzeciwko jego przy ognisku. A no, chata Zacharego jest tutaj dosłownie. Także... Jest też beczka z wodą. No tutaj jest chata Roya. No w skrzyniach z rybami niczego nie było. W tym kufrze zresztą też nie. Kompletnie. Może coś... O, proszę. Przez chwilę myślałam, że jakiś przycisk na kominku. No tutaj kompletnie niczego nie ma. Może obraz? Nie no, kompletnie nic z tych rzeczy. Przy jego łóżku również nic nie ma. Chociaż tu jest jeszcze jedno łóżko. Ale widzę, że Marvin chce tylko się położyć spać. Tutaj jest jeszcze jeden ten gościu. Chociaż on chyba teraz poszedł łowić. On teraz chyba tutaj jest właśnie. Tak, Liman. Cześć. Widzę, że z tobą nic nie załatwię. Naprawdę? Sama widziałam.
Okej, tutaj też niczego raczej nie znajdę. Czyli co, rozumiem, że na własną rękę mam szukać? Kurczę, no w tej chacie niczego nie ma, co by mi podpowiedziało. Ani w okolicach tej chaty. To chyba niedobrze, co nie? Nawet telekineza już mi nic chyba nie podświetla tutaj. Jedyne, co mi się wydaje podejrzane, to ten kominek tutaj. Żadnego klucza, niczego nie dostanę. Dobra, nie kładź się do łóżka. Cholera. Dobra, to może jeszcze zerkniemy jeszcze raz do tej solucji i zobaczymy. Ten quest się nazywa Pojawia się i znika. Wiecie, nie chcę tutaj przedłużać bardzo. Także sprawdzimy to. Co ma poradnik do powiedzenia? Okej. Z okolic wieży nad plażą jest podobno paczka. Czyli ona będzie gdzieś tutaj pochowana. A czyja to jest? To nie jest Janika przypadkiem chata? Na to wygląda. Z okolic wieży nad plażą. No tutaj raczej nie będzie tej paczki. Bym się bardzo zdziwiła. Chociaż jest kufer Roya. Prawo, prawo, lewo, lewo. Mamy paczkę bagiennego ziela. Nie myślałam, że tutaj znajdę kufer. No to co, w takim razie ogarniamy tą sprawę. Siup. O Boże, ale placuch. Ojej. No cóż, trudno. Tak czasami jest. Dobra, gadamy w takim razie ze strażnikami i miejmy nadzieję, że się stąd wyniosą i że Janik będzie chciał współpracować dalej. Hej. Mam informacje o bagiennym zielu. Mów. Czego się dowiedziałeś? W okolicy znalazłem tę oto paczkę. Wygląda na nienaruszoną. Słuchnie i to konkretnie. To musi być to, czego szukaliśmy. Dowódca będzie zadowolony, ale samo znalezienie paczki nie rozwiązuje problemu. Ale to już nie mój problem. Dobra robota. Przyjmij to złoto w ramach nagrody. Okej, dzięki wielkie. No i widzę, że strażnicy się wynoszą. Dobrze, w takim razie spróbujmy wyruszyć z Janikiem. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!